podziemiach Bielskiego Urzędu, piwnica. Klimatyczny nastrój, na pewno dużo chłodniej niż na dworze w tym momencie. Aczkolwiek w naszym otoczeniu i przestrzeni publicznej jest bardzo gorąco, a najbardziej gorąco jest za naszymi wschodnimi granicami. Czy również tych wydarzeń i tego, co tam się dzieje, dotyczy to spotkanie? Poniekąd tak, dotyczy to. Chcemy bardziej naszym spotkaniem ostudzić opinię publiczną, bo przede wszystkim mnie martwi to jako osobę, jako takiego człowieka, który tutaj mieszka, że media niestety nas bardzo straszą różnymi wojny, cały czas jest atakowani jesteśmy różnymi negatywnymi informacjami, wojna u naszych granic, słyszymy takie często slogany, a my tu w naszym spotkaniu chcemy rozwiać pewne wątpliwości, uspokoić ludzi, chcemy pokazać, jak powinni się zachować w razie ewentualnych zdarzeń kryzysowych, na kanwie tego, sytuacji, która była w Białej Podlaskiej, czyli znalezieniu kilku ton bomb, tak? Natchnęło poniekąd mnie na to spotkanie wywiad z taką panią w Dzienniku Wschodnim, jak pamiętam, że niestety policja do niej przychodzi, mówi proszę się ewakuować, pani nie wiedziała co ze sobą zabrać, co zrobić, jak się zachować. I to jest właśnie spotkanie dla takich ludzi, którzy mogą się tutaj dowiedzieć, jak się zachować, co ze sobą zabrać, jak się przygotować na sytuacje kryzysowe. Nie mamy zamiaru tutaj straszyć ludzi, chcemy ich rzetelnie przygotować, poniekąd chcemy zorganizować cykl spotkań, które wypracują pewne rekomendacje, wzory zachowania dla naszych obywateli, bo jednak dla mnie jako dla Bielczanina jest najważniejsze, żeby nasi tutaj rodzice, znajomi, rodzina czuła się bezpiecznie i wiedziała jak się zachować. Kto wśród prelegentów, kogo żeście zaprosili? Pierwszy jest Michał Bruszewski, jest to ekspert do spraw bezpieczeństwa, pisarz, publicysta, dziennikarz, korespondent wojenny. Drugi nasz tutaj jest pan dr Paweł Różański, nasz tutaj lokalny ekspert, doktor nauk o kulturze fizycznej, wykładowca WF, oficer rezerw, ratownik medyczny, pola walki, instruktor WOPR, instruktor sztuki przetrwania i jest również pan tutaj Grzegorz Maliszewski z Centrum Zarządzania Kryzysowego. Powiem ci tak, twoja odpowiedź na pierwsze z pytań świetnie wkomponowała się w to, co dzisiaj usłyszałem. Otóż niektórzy z moich znajomych i osób, z którymi prowadziłem dzisiaj rozmowy i materiały, stwierdziła, że no właśnie część z nich mieszka w okolicach Bugu na wschodzie Polski, część z nich prowadzi tam biznesy, między innymi gospodarstwa agroturystyczne. I wyobraź sobie, że dzwonią ludzie z zachodniej Polski, z Poznania, Wrocławia, Szczecina. I pytanie nie jest takie, czy są wolne pokoje, ale pytanie jest takie, czy już u was jest wojna? No, pytanie to jest chyba po prostu skierowane dla ludzi, którzy no, nie wiem, czy dobrze filtrują informacje. U nas, w naszym kraju nie ma wojny i nie będzie i takich przesłanek nie ma. Nie ma co straszyć ludzi, nie wiem dlaczego takie pytania padają. Wiadomo, że mamy, wystarczy, nie wiem, paręnaście kilometrów stąd jest faktycznie, jest granica, jest z tej strony Białoruś, mamy kryzys migracyjny, ale to nie jest, myślę, że podstawa do tego, żeby sądzić, że w naszym kraju, przy naszych granicach tutaj jest wojna. No i jedyny rykoszet, który w tym momencie do nas dociera poprzez tego typu właśnie niesprawdzone informacje, może fake newsy, to, że ten biznes i te gospodarstwa agroturystyczne między innymi na wschodzie kuleją, nie mają ludzi, turystyka siadła. Może tak być, ludzie poniekąd powiem ze strachu nie przyjeżdżają tutaj. Nie jest to, myślę, że słuszne obawy, które tu ludzie posiadają, żeby tu nie przyjeżdżać, bo u nas jest tutaj na pewno naprawdę bezpiecznie, możemy się czuć cały czas spokojnie i naszym takim spotkaniem jak dzisiaj chcemy rozwiać pewne wątpliwości, aby tego strachu nie było, żeby żyć normalnie, nie przejmować się, bo to nie jest ideą, żeby żyć codziennie strachu i paraliżować się na jakieś podstawowe ruchy, jeżeli chcemy pojechać tutaj, w każdym miejscu Polski jest bezpiecznie, więc do tych ludzi apeluję, śmiało można tu przyjeżdżać, nasze piękne tereny, tutaj Dolina Bugu, jest naprawdę warto tu przyjechać, jest to chwila odpoczynku, sam wiem jak po sobie jadę gdzieś do Warszawy, potem do Lublina, brakuje mi tego tchu, to wybieram się na wieczór z książką na Dolinę Bugu, wystarczy sobie poczytam, posłucham jak płynie woda w tej bardzo dzikiej, najbardziej dzikiej w sumie rzece w Europie, więc naprawdę jest to oaza spokoju dla mnie i tak samo dla moich znajomych. Kto lubi wędkować, myślę, że również tam odnajdzie swoje jakieś chwile ciszy i spokoju. Dzisiaj pierwsze spotkanie, wspomniałeś o tym, że to może być cykl spotkań.
Tak, mam tutaj ze Stowarzyszeniem Kolibor myślimy o tym, żeby to cykl jednak spotkań, bo jednak mamy wielu, paru specjalistów, wielu nawet w Białej Podlaskiej, którzy z chęcią użyczą swoją wiedzę tutaj dla lokalnych społeczności, którzy powiedzą, jak możemy się zachować, którzy nakreślą, jak to wygląda, rozwijają pewne wątpliwości i mi się wydaje, że to trzeba z tego korzystać, z tego daru, że jednak mamy tutaj i wojskowych, i szczególnie, że mamy tutaj jeszcze jednostkę z Białej Podlaskiej. Stowarzyszenie Kolibor, może kilka słów o tym. Tak, Stowarzyszenie Kolibor Konserwatywno-Liberalny, to jest skrót. Mamy na celu tutaj promowanie tu na terenie Białej Podlaskiej zdrowych, właśnie tu zdrowych zachowań. Przede wszystkim skupiamy się teraz na bezpieczeństwie naszego miasta i bardziej obywateli, więc na tym głównie się chcemy skupić. A resztę na pewno Państwo zobaczą, proszę obserwować, proszę nas tutaj sprawdzać nasze social media i na pewno Państwo się dowiedzą, czym bardziej się szerzej zajmujemy. Dzisiaj tylko uchylamy rąbka tajemnicy. Witam Panie Doktorze, dzisiaj na spotkaniu poświęconym szeroko rozumianej kwestii bezpieczeństwa. Ja natomiast z racji tego, że spotykamy się, no właśnie, w piwnicach Urzędu Miasta, chyba każdy z obiektów Białej Podlaskiej piwnicy takie posiada, bądź inne. I pod kątem bezpieczeństwa zapytam specjalistę, jak najprościej, najszybciej, czy w ogóle warto jest się przygotować w razie wybuchu wojny na to najgorsze i co wtedy mieć za sobą? To znaczy przygotować się trzeba, zawsze trzeba być gotowy, tylko kwestia, w którą stronę będziemy podążać. Pierwsza kwestia, to co dzisiaj będę chciał poruszyć, temat dotyczy, czy uciekamy, czy się bronimy. Niektórzy mówią, że najlepszą formą obrony jest atak. No i druga kwestia, wynika to z charakteru, z potrzeb, są ludzie tacy, którzy będą się ewakuować. I do jednej i do drugiej sytuacji trzeba się dobrze przygotować, zarówno pod kątem psychicznym, mentalnym, ale też jeśli chodzi o sprzęt, o umiejętności, oczywiście i zabezpieczenie. Będę tutaj dzisiaj też na spotkaniu mówił o tym, co ze sobą zabrać, co jest ważne, na co trzeba zwrócić uwagę. Mamy dużo czasu, żeby się przygotować. Oczywiście pojęcie czasu jest pojęciem względnym, dlatego że dużo mogą mieć czasu ci, którzy już są gotowi. Natomiast osoby, które nie mają pojęcia, faktycznie no, będą musieli w tym czasie, który może być dla nich już niedługi, dobrze się przygotować. Czy jest plecak przetrwania? Plecak przetrwania, ja bym to traktował w takim jakby ujęciu w cudzysłowie, to znaczy rzeczy niezbędne, które trzeba ze sobą posiadać. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, może być plecak przetrwania, tak zwanym plecakiem ucieczkowym, czyli zabieramy rzeczy niezbędne. Ja to określam już tak trochę bardziej po wojskowemu, jaką są linie, tak? Pierwsza linia, druga, trzecia, o tym będę mówił. Ale to jest właśnie druga linia, czyli coś wkładam, mogę to zabrać, wcześniej się przygotowuję. Pierwsza linia dotyczy tego, co chwycę w pierwszym momencie i muszę się ewakuować, typu pożar, wybuch, detonacja. Nie mamy czasu już się pakować. Jeżeli ten plecak mamy przygotowany, te najważniejsze rzeczy możemy ze sobą zabrać. W plecaku przetrwania powinny znaleźć się rzeczy, które umożliwią nam przetrwanie w tych warunkach, w sytuacjach kryzysowych, żeby funkcjonować, żeby zabezpieczyć się w pierwszych godzinach lub dniach, kiedy musimy egzystować w trudnych, żeby nie powiedzieć, jakichś ekstremalnych warunkach. Nawiązywałem podczas początku tej rozmowy do tego, że jesteśmy w piwnicach Urzędu Miasta i takie piwnice w budynkach praktycznie są. Ale czy są to właśnie dobre miejsca ewentualnie w razie zagrożenia, miejsca schronienia? I czy Biała Podlaska, to jest ciekawe pytanie, być może już kiedyś padło, być może padło niedawno, ma schrony? To znaczy, jeśli chodzi o same schrony, nie jestem w stanie powiedzieć, dlatego że taką wiedzą nie dysponuję. Natomiast jeśli chodzi o tak zwane schronienia doraźne w postaci piwnic na terenie miasta, one są bardzo dobrym rozwiązaniem. Dlaczego? Bo jest to pierwszy moment, pierwszy element, który zatrzymuje nas przed bezpośrednim skutkiem działania. Czy to właśnie będą detonacje, no sytuacje takie bezpośrednio zagrażające życiu. Takie miejsca oczywiście powinny być wyposażone w źródło światła, jakieś rezerwowe, jakieś zaopatrzenie wody i tak dalej. Czyli my musimy sobie te miejsca dostosować do własnych potrzeb. Czy w mieście?
Ja myślę, że w domu możemy sobie też, jeżeli posiadamy piwnicę, jest ona odpowiednio zabezpieczona, możemy jeszcze ją sobie dostosować do naszych potrzeb, zanim z zakresu obrony cywilnej lub formacje ratownicze czy obronne przyjdą z pomocą. Jest to dosyć dobre rozwiązanie, aczkolwiek trzeba sobie to jak gdyby przygotować, dostosować się do tych warunków. No, podobno jest moda w Europie, nie wiem w których krajach, nie będę już cofał się pamięcią, na budowę w tym momencie bunkrów nawet własnych, prywatnych, ale to jest już chyba delikatny przesyt tej formy nad treścią. Nie chciałbym do końca komentować takiego podejścia, bo znowu wracamy do początku naszej rozmowy. Kwestia, czy ja będę chciał uciekać i nie muszę budować wtedy nic, lub zostać i działać. Jeżeli mam chronić rodzinę i przetrwać, faktycznie, czy będzie jakiś, no niech to będzie wybuch jakiś jądrowy, to schron ziemny, głęboki, jest nam w stanie dużo pomóc. Ale oczywiście może być sytuacja, że chcę zostać i chcę bronić ludności. Czyli w zasadzie już będę kierował się do takich centr, w których będą ludzie, z którymi będę działał. Czy jako ratownik medyczny, czy jako jakiś funkcjonariusz społeczny, który będzie mógł pomagać. Tak? Także w zależności od tego, co będziemy robić, w którą stronę będziemy się kierunkować w naszych działaniach tych, nazwijmy, obronnych. Nic nie powiedzieliśmy o łączności, to chyba też jest ważne. Tam nawet słyszałem o tym, że w takim plecaku przetrwania warto mieć radio na baterię i zestaw takiej baterii. To znaczy, tak, na pewno. Łączność, mówił nawet się w Siłach Zbrojnych, że to jest bardzo ważna, jeżeli nie jedna z ważniejszych rzeczy, łączność, którą, dzięki której zdobywamy, przekazujemy jakiekolwiek informacje. Natomiast od razu muszę powiedzieć, że będzie ona z klucza zaburzona. Nie będzie zasięgu, baterie za chwilę się skończą, a jeżeli będziemy mieli zapas baterii, będziemy zastanawiali się, czy lepiej wykorzystać je do latarki, czy do radia w jakikolwiek sposób. Powerbanki, które są powszechnie w dyspozycji, trzeba od razu sobie powiedzieć, że w momencie, kiedy będzie brakowało wody, światła, prądu, to te wszystkie gadżety, które będziemy posiadali, one będą miały krótki czas przetrwania. Będziemy szukali innych form rozwiązywania problemu, nawet łączności, poprzez zdobywanie tej informacji od innych osób. Czy to... Powiem Panie Pawle, że tych tematów jest ciekawych, ogromnie bardzo dużo poruszenia. Nie da się tego wykonać w ciągu kilkuminutowej rozmowy. Oczywiście. Natomiast właśnie te spotkanie, jak Pan to ocenia i czy może nam liczyć na więcej tego typu spotkań? Powiem szczerze, moim zdaniem one powinny sięgać w naszym społeczeństwie do jak największego grona, chociażby po to, żeby uspokoić. To jest jedna kwestia, czyli nie straszyć. Bardzo często jest tak, że boją się przede wszystkim ludzie, którzy nie wiedzą, co ich czeka, co może być, lub są podatni na tak zwane właśnie fake newsy i tak dalej. Natomiast co jest ciekawe, osoby przygotowane, uświadomione zdecydowanie lepiej postępują racjonalnie. W sztuce przetrwania mówi się, że w sytuacji kryzysowej, stresowej najlepiej jest usiąść i zastanowić się nad formami rozwiązania, nie działać chaotycznie, dlatego że stres i chaos powoduje, że podejmujemy irracjonalne decyzje, złe. I najczęściej one dotyczą tylko jednej osoby, a nie dotyczą innych, które możemy zabezpieczyć, możemy pomóc. Dlatego też o tego typu spotkania, gdyby trafiały do szerokiego grona mieszkańców, inaczej by to, moglibyśmy funkcjonować. Większa świadomość, większa współpraca, mniejszy chaos, dużo wzajemnej pomocy w sytuacji faktycznie zagrożenia. Na koniec, żyjmy w czasach pokoju i bezpiecznie, oby najdłużej. No i oczywiście, jak to się mówi, jeżeli ktoś chce pokoju, musi szykować do wojny. Co ciekawe, jeżeli będziemy przygotowani, to zawsze potencjalny agresor, widząc kogokolwiek przygotowanego, zastanawia się, czy warto. Nie? Jeżeli ktoś jest nieprzygotowany, jeżeli złodziej zobaczy, że dom nie jest chroniony, że bezradny jest właściciel, chętniej tam wkroczy. A inaczej wygląda sytuacja, kiedy widzimy zabezpieczenie, widzimy świadomość, widzimy reakcję i przede wszystkim taką konsolidację działań, że ludzie ze sobą współpracują pod kątem bezpieczeństwa, obronności.